Stare porzekadło głosi, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Z tym powiedzeniem zdecydowanie nie mogliby się zgodzić mieszkańcy Połańca w województwie świętokrzyskim. To dzięki ich głosom gmina Połaniec otrzymała nagrodę główną w plebiscycie Mała Ojczyzna, którego rozstrzygnięcie miało miejsce w Poznaniu. Ja się zawsze cieszę, że coś dzieje się w Poznaniu związanego z samorządami, bo zawsze twierdzę, że Poznań jest stolicą samorządności. Tu się mieszczą najważniejsze organizacje samorządowe. Tu odbywa się wiele spotkań istotnych dla samorządu. No, Małe Ojczyzny też są istotne dla samorządu, bo samorząd to mieszkańca, Mała Ojczyzna jest istotna, ważna dla mieszkańca. Plebiscyt zorganizowany przez Dziennik Rzeczpospolita miał przede wszystkim wyróżnić tę gminę, o której dobrze świadczą nie tylko jej wyniki finansowe czy liczba inwestycji, ale sami mieszkańcy. Najlepiej o jakości samorządu świadczą, że tak, zachowania i postawy jego mieszkańców. Oni najlepiej oceniają i wiedzą. Mamy jeszcze jedną nagrodę dla samorządów. Mamy nagrodę dla najlepszego samorządu, ale tam się po prostu bada finanse. Kto ładnie się podliczy, potrafi ładnie budżet spiąć, jest dobrym ekonomistą, to wygrywa. To jest taka emocjonalna nagroda, uczuciowa. Obejmuje, myślę, że oczywiście też stan finansów, bo jak gmina źle stoi, to i mieszkańcy nie mogą być szczęśliwi, ale obejmuje, tak powiem, całokształt tego wszystkiego. I barometrem tego jest właśnie, jak, co myślą o swoim samorządzie mieszkańcy. Główna nagroda, 200 tysięcy złotych na kampanię promocyjną w wydawnictwie Presspublika, trafiła do niewielkiej, liczącej 12 tysięcy mieszkańców gminy Połaniec. Połaniec kojarzy się oczywiście nie tylko z gminą nowoczesną, ale również z historią. Połaniec to historia z Tadeuszem Kościuszki, a dzisiaj jest to gmina, która wykorzystała swoje możliwości, dlatego potężnie się rozwinęła w ostatnich latach. Inwestujemy bardzo dużo w naukę, w wychowanie, w sport, w rekreację, w bezpieczeństwo, ale również w przyszłość. Budujemy tereny inwestycyjne. Przykładem jest akurat ostatnio oddanie dwóch olbrzymich terenów, które na pewno poskutkują w przyszłości miejscami nowymi pracy. Wyróżnienia trafiły też do najbardziej przyjaznych gmin w 14 województwach. Spośród gmin wielkopolskich wyróżnienie otrzymała gmina Mieścisko w powiecie wągrowieckim. Myślę, że ta nagroda jest dla mieszkańców. Ja jestem tylko reprezentantem i organizatorem życia na terenie naszej gminy i mógłbym tu wymienić cały potok, ciąg przez wiele lat. Chyba na to, żeśmy sobie zasłużyli i jeszcze nie ochłonąłem z tego pięknego tytułu, który nasza gmina dostała i chyba z fanfarami wjedziemy dzisiaj w nocy do Mieściska. Plebiscyt Mała Ojczyzna zorganizowany został po raz pierwszy, ale już dziś wiadomo, że nie ostatni. To najlepszy probierz społecznego zadowolenia, bo nagrody nie przyznaje bezosobowa kapituła, ale my sami, mówi prezes Międzynarodowych Targów Poznańskich Andrzej Byrt. To jest najlepszy dowód na to, że żeby wziąć przysłowiowy los, jak chciał Wałęsa, w swoje własne ręce, to tego nie można zadekretować. Nad tym trzeba rzeczywiście popracować. Trzeba zapukać, że tak powiem żartobliwie, do zagród, spotkać się i krzyknąć: chłopaki, gdzie nawet jak wy tego nie potraficie, to macie córki albo synów, którzy w komputerze są bystrzy. Posadźcie ich i powiedzcie dzisiaj przy wieczór: ja robię wam herbatę, mówi mama, a wy dusicie klawiaturę za mnie, za ojca, za szwagra, brata, teścia, syna i jeszcze za 20 innych, których tu nie ma, ale którzy wiemy, nas kochają, prawda? Panie redaktorze, panie prezydencie, proszę państwa, laureaci, jeszcze raz gratuluję. Życzę sukcesów w kolejnym roku. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, burmistrz gminy Połaniec, pan Jacek Tarnowski. Dodajmy, że gmina jest w województwie świętokrzyskim. Wybieramy się tam wszyscy. Oczywiście też skorzystamy z zaproszenia do wszystkich wyróżnionych gmin w Polsce, bo o to właśnie chodzi.